Tyle, ile trzeba. Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator. Proszę Państwa, no prawie wyzwanie zostało zrealizowane. Tutaj jeszcze jednego klienta trzeba zatankować i będzie seteczka. Ach, ale te napiwki, kurde, teraz tak się zastanawiam, coś jest nie halo, że tych napiwków nie dają, czy nie są zadowoleni za bardzo z obsługi, czy o co to chodzi. No tak czy inaczej, to trzeba zdobyć i postaram się to w tym odcinku ogarnąć, tak żeby to wyzwanie już było, słuchajcie, zrealizowane, no bo to ileż to można. Tutaj mamy klienta w garażu, klientkę właściwie, ale zanim to nastąpi, to zalejemy tych tutaj. No, bo jakoś tych napiwków to mi kuźwa nie dają i nie wiem, o co im tam się rozchodzi. No, tak. Incredible. Czy Charlotka może dupy daje? No nie wiem, no, ale jakby dawała, to te napiwki by się sypały, tak myślę, ale... No, różnie bywa, zależy jaka dupa, nie? Tak czy siak... Ogarniam tutaj tę klientkę w garażu, no i będziemy patrzeć dalej. No, zbieram pieniądze na kolejne ulepszenia. Aha, ja myjnię ulepszyłem znowu. W związku z tym to mamy ogarnięte. No, a kolejne ulepszenia myjni, no to już po ulepszeniu stacji, więc no, trzeba się postarać, tak? I widzę, że syf jest nie z tej ziemi na stacji, tam gdzie obsługujemy, gdzie jest sklep, w związku z tym też tam zaraz będę musiał zamiatać. Ricardo i Nina odpoczywają, natomiast no, też za chwilę jak Charlotka skończy swoją zmianę, no to ich tam wrzucę, no i młody będzie udawał, że sprząta, nie? Okej, okay. Elegancko, dobra, zobaczmy, tutaj pani stoi, czeka na zalanko, więc proszę uprzejmie. No nie ma tych napiwków, kuźwa ty. Dobra, opróżnię śmietniki, te kosze. Pozbieram to, co leży na podłodze, ale... No ale dobra. I rym cym cym. Dobra, mamy dwóch klientów przy kasie, nie wiem, może ona, ta Charlotte ich jakoś tam, nie wiem, zraża i dlatego tych napiwków nie ma, cholera wie. W każdym razie niewiele zostało, naprawdę, chyba sam się zajmę tutaj obsługą tych klientów, może to coś da. Tak po cichutku na to liczę. Pani kaszlaczkiem tutaj. Staram się ich cholera przelewać, ale to nic nie daje. No dobra, zobaczmy, co mamy tam z napojów. No, mogę wystawić w ten sposób. O, i tak, o, coś takiego. No tutaj też byśmy coś mieli. Do równego rachunku. A tu do równego się nie da. No dobrze. Charlotka, no co ty tam ogarniasz, no? Kuźwa, dopiero co zamiatałem, weź ty. Gamoniu, ty. Napiwek dawaj, psito. Dobrze cię obsłużyłem i szybko cię obsłużyłem. No nie wiem, o co tu się rozchodzi. Dobra, ale mamy kolejnego w garażu, albo kolejną. Kolejną. Opony. Dajmy 10. Co pani uszkodziła sobie? No kółeczka, no to jest standard. To jest standard. Walka trwa, drodzy państwo. No, było, nie było. Walka trwa o realizację tego wyzwania. Ja to bym tylko chciał wiedzieć, dlaczego napiwków nie dają. O, to mnie interesuje.
To już takie ostatnie podrygi, to aż wstyd. Co tam jeszcze, proszę pani? Widzę tak. Drzwiczki, lustereczko i olej. Ktoś przy paliwie, ale to jeden przy paliwie raptem. Dobra, to lustereczko jej machnę. To po drugiej stronie. O, cholera jasna, wycieczka. No, to trzeba będzie, słuchajcie, czuwać tam nad porządkiem, bo niestety ci nasyfią. Szybciutko tylko tutaj zaleję. Już biegną z wywieszonymi ozorami. Dobra, szybko opróżnić śmietniki. One zaraz będą pełniutkie. I strój. Postarajmy się utrzymać w miarę ten porządek, co by tu wszyscy byli zadowoleni i ukontentowani. Szarlotka obsłuży tyle, ile może. Druga kasa by się przydała. Ale wokół siebie to byś sama dziewczyno mogła sprzątać, wiesz? Naprawdę. Umpta, umpta, umpta. Dobra, muszę chwilowo skoczyć na lądowisko, bo tam mam dwa samoloty. A, okej. Okay. Czyli oba wylądowały. Dobra. Panie pilocie, dawaj pan szybko. Hiszpania, tak? No, perfekt. No, jak dostałeś trochę gratis, to perfekt. I Francja chyba. Ale to ciemno jest. No dawaj, żeż kuźwa. Gościu. Nie wiem, wule, kaszen mua. Dobra, lecę dalej. Nic od nich nie kupuję w tej chwili. Ja pierdzielę. Och, kurde, ta poszła już mi ten. O ja cierzesz, Florek. Dobra, ciśniemy obsługę, słuchajcie. Może tutaj trochę napiwków dostanę. Jak sam poobsługuję. To chyba nie jest zły pomysł, słuchajcie. Się zaraz okaże, tylko żeby jakiegoś babola nie strzelić, fejla. O, i patrz, dostałem, kurde. Zaczekaj, tatka latka. No, widzę, że alkohol na kosmity. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jak ci w dupę sondę wsadzą, to się zdziwisz. Widzicie, że ja lepiej obsługuję niż ci. Dobra, wiecie co, zalejmy. To tak będzie lepiej. I wracamy do obsługiwania. 11 produktów. Cygara. Kurna, przy krawędzi cholera dają, to zamiast postawić na środku taśmy, to nie, kombinują. $8 na piwku, to nie ma to tamto. Zobaczcie, jak to ruszyło, nie, teraz. Chryste panie, 13 produktów, to przecież ja... Co tam? Pełny śmietnik, cholera jasna. Z tymi śmietnikami to naprawdę... Dobra, już opróżniam. Wory niech leżą na razie. Trudno, przynajmniej żeby nie waliło, nie? Już
Czyli wychodzi na to, słuchajcie. Okej. Okay. Czyli wychodzi, drodzy Państwo, że lepiej, żebyśmy my obsługiwali. Jest większa szansa na ten napiwek. Jeszcze 20 napiwków i będzie gitara. Ile tam przy kasie stoi? 9 osób, dobra. Wiecie co, ja mam pomysł. Dajmy może tego Ricardo, żeby obsługiwał na warsztacie, naprawiaj samochody. O. No tak troszeczkę się odchami od tego sprzątania, może tam mu lepiej pójdzie. Zobaczymy. Oj, było blisko. No. To ja tu widzę, że ja sam kuźwa nadrobię z tymi napiwkami. Dawaj, dawaj, mistrzoniu. Więcej kuźwa nie mogłeś nabrać, co? Żeby mi dłużej zeszło. I to jeszcze takie rzeczy, które się jeszcze tutaj przewracają. Eś ty gamoniu, ty. Tak to jest z ufolutkami. Niby zaawansowana technologia, ale... pomyśleć to po co? No, awesome. Słuchaj, ten jęzor. No, fajnie, fajnie. Jeszcze 6 osób. Ale dwoje przy paliwie, to... Szybko damy tutaj zapas paliwka. Ile tam jeszcze mam? 200... Nie, to jeszcze nie muszę zamawiać. Ależ tu syf jest, kuźwa. Normalnie... ja bym nie wszedł tutaj do takiego syfu. O, oni wchodzą. Dobra, dobra, dawaj następny ufolutku, bo to kurna, no nie masz, nie ma tego, czasu nie ma. Jeszcze 15. 15 napiwków i będzie gitara. Cholera, żeby nie, tyle nie brali, nie? Jakby oni brali po jednym produkcie, nie? To by jeszcze szybciej poszło. No nice, nice. Jak ja obsługuję, to zawsze jest nice. Dawaj dalej. Kurde, każdorazowo napiwek dostaję. Jeszcze 13, słuchajcie. To jest do zrobienia. Czyli mówiłem, że Charlotka daje dupy, kuźwa, i Nina też, no. Tylko ja nie daję. Awesome. No, awesome, awesome. Dobra, ufolutki pojechały, to trochę ciszej będzie przynajmniej. Ale to spoko... ja pierdziule, co oni tu narobili? Napiwek dawaj. Dobra, oni niech czekają, trzeba to posprzątać wszystko. Jo, ciężo, kręcę tu. Masakrę, ble. Dobra, tam nie trzeba. Czekajcie, czekajcie, ja tu jeszcze wrócę. Także mała zmiana w, na tej... mała zmiana na tej zmianie, o. Ricardo naprawia fury. Ja ciekawy jestem, jak mu to tam idzie. Przynajmniej sobie trochę chłopaczyna tam poleweluje. O, już jakiś większy porządek będzie, bo zadeptane to wszystko.
O, dobrze. Teraz już mogę obsługiwać. Dobra, ciśniem dalej. Jeszcze 12 takich napiweczków i będzie dobrze. W sumie to mogłem od samego początku tylko na kasie siedzieć i może już byłoby to zrobione. Bo generalnie tutaj, jeżeli chodzi o ilość zatankowanych fur czy napraw aut, no to jest to prostsze do realizacji. To już tam chodzi po prostu o wykonanie. A tutaj przy napiwkach to różnie bywa. Takie jak pracownicy obsługują, to raz dostaną napiwek, raz nie. A my jak dobrze obsłużymy, no to... Jak widać, każdorazowo coś tam dostajemy. Jeszcze 10, nie? Chociaż widzę, że ten tam, jak naprawia te fury, to też, kurczę, coś tam dostaje, bo... się ta liczba zmniejsza. No, chodź. Zajmij tę czapkę, bo tu gorąco jest. Dobra, ten wziął 5 produktów. Zaraz będziemy musieli zobaczyć, jak wygląda sytuacja z zatowarowaniem, bo... chyba mi towar wyszedł. Ale zanim to nastąpi, to zalejmy klientów. No... No i teraz, tak, dołóżmy papierosów może. W ten sposób możemy. Tutaj co mamy? Może kakao? A niech będzie te 5. Aha, nawet 5 nie weszła. O cholera, jak prasa wyszła. Dobra, podychu dam. No i to tyle. Napoje, no to już mogę w ten sposób, mogę dać tak, o, no i dobrze, kto mi karpia kuźwa tutaj pieprznął, to ty byłeś, to twoja ryba? Jeszcze 8 napiwków, słuchajcie, dobrze jest, jest walka o napiwki, proszę państwa, dzisiaj, a czy w tym odcinku, nie? I oczywiście chcemy to zlecenie zrealizować. No i bardzo dobrze, bardzo ładnie, elegancko to się tu... Kurde, skąd to się bierze? Dobra, opróżnijmy ten śmietnik od razu, co by był w miarę porządek. Myjnię otworzę w momencie, kiedy to będzie automat, nie? No chodź, synu, chodź, no. A cię trąbny zaraz. Który to ciul trąbi? No i tu, i tu. Dobrze, pani tutaj jeszcze sobie stoi elegancko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to chodzi. Jeszcze 6 napiwków. Także ciśniemy równo. I to, co przez kilka odcinków było ciężkie do realizacji, jak ja stanąłem na kasie, to proszę bardzo, za chwilę będzie... Ile pani? Czy pani bibliotekarka chyba? Nie wiem, kuźwa, pani to chyba codziennie w czytelni przesiaduje. Coś tak czuję. Tyle prasy nabrać do czytania? Dzień dobry pani. Do widzenia pani. No dobra. Ciśniemy. Combo scan 48. Nawet ładnie. Tylko pytanie, czy to tylko moje się wliczają, czy pracownika też? No, awesome. Dzięki za napiwek. O, koksu, kuźwa, przyszedł taki. Nie chciałbym tak wyglądać. Jeszcze 4 napiwki, drodzy państwo. Zrobimy to, słuchajcie, zrobimy to i ulepszymy w końcu stację. Pytanie, ile tam później dostaniemy, jakie wyzwanie kolejne, bo to będzie i 1000 kuźwa do obsługi tego tałataństwa, to ja to będę siedział i tylko obsługiwał, nie? Dobra, posprzątajmy troszeczkę, się trochę naniosło.
Okej. Można zalać. O, zwłaszcza, że to pan władza, to lepiej tak. Niech mi szybko stąd ucieka. No wiem, że nice. No, co ja poradzę, no. The best of the best of the year. Dwa samoloty. Cholera, chętnie bym zarobił, tylko że kuźwa... naprawdę... Na razie dziewczyn nie ruszam, bo mógłbym dziewczyny tutaj wziąć i żeby trochę pomogły. Panie, to nie bieżnia, stój pan w miejscu, kuźwa. Zetrzesz deski. No, dzięki wielkie. I jeszcze jeden napiwek, słuchajcie. Jeszcze jeden, jedyny napiweczek. I kto byłby chętny, żeby Pabelluskowi ten napiweczek dać? No. Tutaj pani widzę, że byłaby chętna. Ale na razie kręci się z dupą po tym sklepie i... No jo. I takie chocki klocki. No dawaj, żeś panił się, bo... Przecież, kurde... Już? Zdecydowała się pani? No. No ja, to się tyle pani naszwędała. Nabrała 18 produktów. Eś, ty panie. Ale wiecie co, tak kurde dziwnie teraz się czuję, że ktoś za mnie w warsztacie naprawia wozy, nie? Nie wiem, czy on to robi dobrze, czy nie robi dobrze. Komu robi dobrze i tak dalej, nie? Ale taka nieoczekiwana zmiana miejsca. No i zadanie zostało wykonane, a ja tymczasem dam... Kogo dam? Charlotte mogę dać, czemu nie? Chodź, dziewczyno, szamana. Będziesz obsługiwać. Ulepsz swoją stację paliw. Zaraz to zrealizujemy, tylko tu zaleję. O. A my tutaj za chwilę właśnie przystąpimy do tych czynności. No i dzięki temu myjnię samochodową później ulepszymy na piąty poziom, ale zanim to nastąpi, półtora koła trzeba wydać. Odkurzacz. O! No dobra. No i mamy to, drodzy państwo. I odbierz telefon. No oczywiście. Ale zanim to nastąpi, to wiadomo. Wiem, też miło było panią zalać. Dobra, już odbieram. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family. A business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. No dobra, no nie będzie. O, przestań się, kuźwa, spuszczać, gościu. Kiedy zbierzesz całą sumę, zadzwoń do wujka, by się rozliczyć. Znaczy, sumę mam. No dobra, to zadzwońmy. I jest! Zadanie zrobione. Oczywiście troszeczkę inny plan miałem, bo myślałem, że może myjnie też uda mi się szybko ulepszyć. O ty panie. Walizka z kasą? Walizka z kasą prawdopodobnie. O mój Boże. Hey punk, this place you've got here is amazing. And you've got all the money? Great, that's mighty kind of you. Best of luck and hope I won't have to come back here all angry and everything. Szkoda, że napisów nie dali. Boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. No i dobra. Słuchajcie, ogarnięte.
Mamy nowe emalie. Ło, ci panie, jakie to... Teraz rzeczy się tu dzieją. Duża przysługa. Bratanku, jak wspomniałem wcześniej, obiecałem dać ci pełen wymiar przysług, o które ostatnio poprosiłem. Przeczytaj poniższą wiadomość, by podjąć ostateczną decyzję. Źródła, które nie są w tym momencie ważne, zidentyfikowały cenny towar, który niedługo pojawi się w twoim regionie. A, dobra. Tutaj nie mam pojęcia. Projektor jest w stanie wystrzelić wysoko skoncentrowaną siłę przyciągającą w jednej z dwóch konfiguracji. Siła przyciągająca zbierze wszelkie czynniki alternatywne, przetwarzając je w formę łatwą do usunięcia. Siła przyciągająca może być skonfigurowana, by przylegać do powierzchni lub odbić lub odbić się od nich określoną liczbę razy. O co tu chodzi? To tyle powodzenia. No dobrze. Ja spłaciłem tutaj tego gamonia. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z myjnią. Brak pieniędzy. 8 koła. O ty synu, niszczarka się odblokowuje. No to trzeba troszeczkę tutaj pozarabiać. No to mamy co robić. Słuchajcie, mamy co robić. Także będziemy realizować. Tutaj przede wszystkim by trzeba było już te stacje jakoś tak fajnie zagospodarować, tak, żeby to wszystko miało swoje miejsce, żeby było ładnie i powabnie. A tymczasem ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.